Ale Al-Kaida grozi prezydentowi Francji. Wzywa do zabijania. Ale Al-Kaida grozi prezydentowi Francji. Wzywa do zabijania każdego, kto obraża Mahometa. Grupa dżihadystów Al-Kaida w islamskim Maghrebie Akuim wezwała w poniedziałek 2 listopada do zabijania każdego, kto obraża proroka Mahometa i zagroziła zemstą prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, podaje agencja AFP. Zabicie tego, kto obraża proroka, jest prawem każdego muzułmanina zdolnego do jego zastosowania, napisała grupa Akuim w odpowiedzi na oświadczenia prezydenta Macrona dotyczące kontynuowania publikowania karykatur Mahometa we Francji, które prezydent wygłosił w czasie ceremonii hołdu narodowego dla nauczyciela Samuela Patego, zamordowanego w czasie ataku terrorystycznego 16 października. Macron zapewnił, że Francja w imię wolności słowa nie wyrzeknie się karykatur, co wywołało falę krytyki w krajach muzułmańskich i antyfrancuskie demonstracje. Palili wizerunki prezydenta i francuskie flagi. W poniedziałek odbyła się ok. 50 tysięcy. Demonstracja antyfrancuska w Bangladeszu, podczas której niektórzy protestujący palili wizerunki prezydenta Macrona i francuskie flagi. Bojkot jest obowiązkiem, ale nie wystarczy, napisała Akuim, wzywając do zemsty i przedstawiając jako męczennika 18-letniego zradykalizowanego terrorysty czeczeńskiego pochodzenia, który odciął Patemu głowę w akcie zemsty za prezentowanie podczas zajęć szkolnych karykatur Mahometa.